coś, coś. Ja chciałabym rozmawiać o języki, bo dowiedziałam się, internet donosi, że mówi pan co najmniej trzech. No, кажется, я смогу говорить по-русски. I can talk in English with Russian accent also. Aber letzte drei Wochen habe ich nun in englischer Sprache gesprochen, aber ich brauche jetzt zwei, drei Tage meinen Kopf in Deutsch denken zu machen. Alors, la question, je suis un peu bronzé. Et voilà pourquoi. Je travaille en Italie, Italie. Ah, Italie, oh, bonne, alors, question. Io capisco tutto. Non capisco. Queste romani, italiani romani. Ma io ho lavorato a Sicilia, Palmi, Calabria. Allora, questi mo' si scrivono tutto per questo stifese. Grau pan. Tak. Chciałam zapytać właśnie, a bo grał pan w Wojnie Pokoju, to po obrazu się to widziałam. To była po rosyjsku pan grał? Nie, ja właśnie, ja wtedy żartowałem, bo to była międzynarodowa, największa produkcja europejska, 300 milionów euro kosztowała. Kręciliśmy to w Wilnie i w Petersburgu. I byłem tam jednym z dwóch Polaków, którzy grali w tej produkcji. A który to był rok, ten dawny? 2007 albo 2008. No. Jeden z dwóch, czy trzech Polaków? Trzech. Pan grał Igora, to jest... Igor to jest załóżnik... Ja mam zwolnienie z nazwisk i dat. Zaraz, kogo mogą być? No tych tam... Bezuchowa nie. Wołkońskich? Wołkońskich. Czy tych Rostowów? Rostowów. O. Rostowów. Tak. A to nie był jakiś taki kuzyn ich taki? Nie, ja byłem służący. Służący, ale z tym, że to jest, z książki to jest poskładane, po prostu tam jest chyba cztery postaci jest w jednym. Pan reżyser tak zdecydował, że ja będę miał czterech na raz. Wszystko w jednego. Jednego. Ciekawe, nie? Przede wszystkim sama i tam sama pan praca. Po angielsku? Po angielsku, tak. Po angielsku, ja nawet próbowałem namówić pana reżysera, żeby właśnie we can talk in English with a Russian accent. Tak. No on сказал, no he thought that it is impossible to learn the people from Germany, from Italy, from Russian to do something like that. Kawki. Olsztynie już? Natomiast czy się nie interesowałem? Nie, ja chciałem być po prostu klaunem w cyrku. Dlatego po prostu mówiłem, że będę klaunem w cyrku. Natomiast już w podstawówce zdecydowałem się być aktorem. I to nie było po prostu tak, że ja po prostu nie chodziłem do teatru, bo i tak chodziłem. Chodziłem do wszystkich wujków, do rodziców, tak? Więc to ja nie miałem się co interesować ani zakładać kółek teatralnych, bo po co, jak ja przecież pójdę do szkoły teatralnej, tak? Tak. No to przecież proste. Tak. Byłem jedynym uczniem, to jest właśnie a propos tych rad, tak? Tak. No, jestem żywym przykładem tego, że ludzie mówili, no wiesz, ale to różnie, to tego, no to może by się popatrzył na coś innego, tak mi mówili. Tak mówili krewni, znajomi. Nie, w szkole na przykład tacy mądrzy ludzie. W szkole średniej. W szkole średniej i były na przykład spotkania takie z profesorami z uniwersytetów, z Politechniki, z Krakowa przyjeżdżali, z całej Polski przyjeżdżali, z Akademii Technicznej, jakiejś tam z Akademii Wojskowej. I wszyscy byli obowiązkowo na tym, prawda? Tak. Musieli wysłuchać propozycji, co robić w przyszłości, tak. No, a może do nas przyjdźcie. Tak. Ja byłem jako jedyny z tego wszystkiego zwalniany, bo ja wstawałem, mówiłem, przepraszam bardzo, ale jak będę aktorem, mogę wyjść? I mimo, że jeszcze nie dostałem za pierwszym razem do szkoły, tak. Ale to ja wiedziałem, że tak będę aktorem. I ja byłem jedynym, który już wiedział, zdecydował i nikt mnie wołami od tego nie odciągnął. Tak. Mimo, że tam, ale wiesz, może posłuchaj, ale tego może... A rodzice jak na to? Bo to różnie rodzice jak się do tego odnosili pana? Do pana tej determinacji aktorskiej?
Nie przeszkadzało im to. Nie przeszkadzało. Nie mówili, Paweł, nie warto. Nie, w ogóle. Nawet nie było takich rozmów. Powiedziałem, że zdaję, no dajesz, no tak. Mhm.